W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń wspomnimy o akcji Shopback organizowanej przez Dash. Poinformujemy Was o testach pojemności serwerów Polka City oraz poruszymy wątek startu platformy FIFA Plus Collect, która powstała we współpracy z projektem Algorand. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, podatki, takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdania. Tak więc, nie przedłużając, zaczynajmy. Prezes The Coding Akademii Panos Panaj zjawi się na Binance Block Week w Paryżu. Podczas tego wydarzenia Panaj weźmie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym wpływu Web3 na przemysł muzyczny. Algorand organizuje wydarzenie w Singapurze, pierwszy w historii Hexhek. Odbędzie się w dniach 28-29 września. HackShack jest dwudniowym wydarzeniem przeznaczonym dla programistów, którzy chcą poznać tajniki Web3 oraz dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystania blockchainu Algorand. Ali przedstawia Fundację Bezpieczna Inwestycja. Wspólniona fundacja walczy z oszustwami i pomaga ofiarom oszustw finansowych. Zachęcamy do zapoznania się z filmem załączonym do tweeta, gdzie temat tej fundacji został szerzej rozwinięty. LadyPass DeFi, czyli wiodąca platforma StableSwap na sieci Avalanche, wprowadza pierwsze w ekosystemie wskaźniki głosowania. Posiadacze tokenów VPTP będą mogli teraz brać udział w głosowaniach dotyczących emisji oraz zbierać dodatkowe nagrody. Podsumowanie AMA projektu Aftermath Island jest już dostępne. Jest to szansa na lepsze poznanie tego projektu przed startem IDO. Dodatkowo, Synos przypomina o możliwości zapisów na whitelistę projektu Aftermath Island. Zapisy odbywają się przy pomocy serwisu Glame. Dash informuje o rozpoczęciu akcji Shopback. Od 10 do 12 września, robiąc zakupy na platformie shopping.io i dokonując płatności przy użyciu tokenów Dash, otrzymacie zwrot 20% wydanych funduszy. Fundusze zostaną zwrócone w tokenach Shop. Więcej o tej akcji przeczytacie w artykule załączonym do Twittera. Kryptomechem informuje, że Gamescom 2022 był niesamowitym wydarzeniem. Zespół Kryptomechem jest szczęśliwy, że mógł być częścią tego wydarzenia. Kryptomechem opublikowało vlogi z tego eventu. Link do vlogu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Phantom jest już teraz obsługiwany w Just Money Pay. Największe pule Spooky Swap zostały zintegrowane. Użytkownicy już teraz mogą dokonywać zakupów towarów i usług za pomocą tokenów BTC, DAI, ETH, FTM, USDC i USDT. Polka City ma zamiar testować pojemność serwerów swojego Metaverse. Czy jesteście ciekawi ile osób może dołączyć do jednego serwera bez utraty stabilności jego działania? Jeśli odpowiedzieliście na to pytanie twierdząco, to zachęcamy do śledzenia transmisji z testów. Testy są zaplanowane na 9 września. Astra podsumowuje wydarzenia z poprzedniego tygodnia. Pomnijmy jeszcze raz o fakcie, że Alchemy Platform zostało uruchomione w Astar. Sota Watanabe, założyciel Astar, spotkał się z ministrem cyfrowej transformacji Japonii. Spotkanie miało na celu opracowanie strategii, która ulepszy Japonię poprzez rządową politykę Web3. Mina informuje o zaplanowanym spotkaniu w Busan z serii ZK Connect. 21 września w największym mieście portowym w Korei Południowej Mina przeprowadzi szkolenia z podstaw pisania smart kontraktów chroniących prywatność. Chainlink przedstawia kolejną aktualizację swoich adopcji. W zeszłym tygodniu Chainlink przeprowadził 11 integracji swoich usług. Rozwiązania czelnika zostały zintegrowane na sieciach BNB Chain, Ethereum, Phantom, Polygon i Solana. FIFA ogłosiła start platformy FIFA Plus Collect. Platforma FIFA Plus Collect będzie obsługiwana przez Algorand. Wspomniany serwis pozwoli fanom na zakup unikalnych cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich dotyczących Mistrzostw Świata w piłce nożnej. PUM nawiązało współpracę z Polygon Studios, aby wprowadzić protokół PUM do łańcucha bloków Polygon. Takie działanie umożliwi użytkownikom korzystanie ze wszystkich zalet protokołu PUM w łańcuchu bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z opłatami transakcyjnymi. Akredytowane laboratorium certyfikacji gier BMM Test Labs przyznało projektowi Chainlink certyfikat zgodności z wi Air. Teraz regulowane aplikacje iGaming mogą używać rozwiązania Wi-FiR jako weryfikowalnego RNG. Secret Network przygotowało samouczek do dotyczący korzystania z popularnego Dex Siena Swap. Samouczek możecie znaleźć na oficjalnym kanale YouTube Secret Network. Vitalik Buterin przeprowadza ankietę na swoim Twitterze. Vitalik spytał swoich obserwujących, jaka jest uczciwa cena, którą potencjalnie kupujący powinien zapłacić za rejestrację i bezwarunkową gwarancję posiadania pięcioliterowej domeny DAT ETH przez 100 lat. Proponowane warianty odpowiedzi widzicie właśnie na swoich ekranach. Ambarz, czyli japońska marka modowa, wypuszcza serię NFT powiązaną z limitowaną edycją Lighter Case Nicklaze Avalanche. Kupujący otrzymają wirtualny dostęp do ekskluzywnego wydarzenia w Mediolanie i dodatkowych korzyści. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza, jakie projekty możemy dla Was śledzić. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!